Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patreon IT YouTube. Dziękujemy. Partnerem naszego kanału jest Masters of Altitude, alpinistyka dla przemysłu. A ja już przechodzę od razu do omówienia drugiego tematu. Więc witam, bo już jest ponad 200 osób. Witam tych, których wcześniej nie przywitałem i lecimy. Z kolejnym tematem na początku, tak jak wspominałem też wcześniej, piękne burze wystąpiły w niedzielę i w nocy z soboty na niedzielę, szczególnie w Polsce północnej, północno-wschodniej, wschodniej, południowej. W wielu miejscach mieliśmy... Piękne chmury arkus, które się nam pojawiły, więc widok naprawdę w wielu miejscach był fantastyczny. 22 do 23 tysięcy wyładowań padło. Szczególnie tutaj podczas przemieszczania się tego frontu chłodnego widzimy mniej więcej lokalizację tych burz. No i cóż, zachód, południowy zachód tutaj obszedł się tym razem smakiem, ale to się może zmienić, ponieważ we wtorek burze mogą pojawić się na zachodzie. Polski. Natomiast my dziś nie o burzach, my dziś o ochłodzeniu, które będzie w kolejnych dniach, bo dużo osób pyta po tych materiałach, które opublikowałem, czy coś się zmieniło, bo oni przykrywają rośliny, czy, czy coś niestety nic się nie zmieniło. Niestety modele tu są bardzo stabilne, sytuacja również jest bardzo stabilna, wiele się raczej nie zmieni. A dlaczego ta sytuacja jest taka stabilna? Bo już w tym momencie widzimy wyż nad azorami. Ten wyż blokuje nam cyrkulację zachodnią. Z zachodu to powietrze całkiem przyjemnie nie może do nas dotrzeć. Niże, które będą znajdowały się po wschodniej stronie nad Morzem Bałtyckim oraz nad Rosją spowodują zaciągnięcie z północy chłodnych mas powietrza między innymi do Polski zrobi się zdecydowanie chłodniej. Ba to chłodne powietrze spłynie, słuchajcie, aż do chociażby Chorwacji i północnych Włoch. Tam również, z tego co na tą chwilę widziałem, DHMZ chorwackie ostrzega przed tym, że temperatury dosyć mocno spadną, więc nie tylko my tutaj. Pod tym kątem będziemy dostawać się. Natomiast tu jeszcze widzimy w momencie kiedy mamy na, tym, na tych mapach 16 kwietnia to tu widzimy dopiero przyczynek tego, czyli ten moment kiedy to się zacznie dziać, kiedy ten niż, ostatni z tych niży przewędruje w kierunku wschodnim, północno-wschodnim i z północy już właśnie spłynie do nas. To zdecydowanie chłodniejsze powietrze, które będzie tutaj też. Przybywało z silniejszym wiatrem, który będzie występował przy froncie chłodnym, związanym z tym niżem. Front chłodny, ochłodzenie, silne porywy wiatru, na początku lokalnie burza, szczególnie w Polsce Zachodniej, po części w Polsce Centralnej, a później. Pierwsze opady deszczu ze śniegiem w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Oczywiście to się będzie dosyć szybko roztapiało, ale mimo wszystko trzeba zaznaczyć, że taka sytuacja będzie mieć miejsce. Zerknijmy sobie tutaj przede wszystkim na temperatury. Tutaj mamy temperatury w koszalinie i widzimy, że od 16 już te temperatury będą bardzo niskie. W nocy będą spadać praktycznie poniżej zera. Tutaj różnice w tych wyliczeniach wynikają z tego, że koszalin jest nad samym morzem. Morze samo w sobie dosyć wysokie temperatury może nie tyle o morzu bałtyckim, ale stosunkowo wysokie temperatury ma, to powoduje, że na wybrzeżu te wyniki mogą być zakłamane, bo tam przymrozków może po prostu nie być, ale zobaczmy sobie już chociażby w tym momencie mamy co my tutaj mamy? Suwałki, czyli Suwałki dalej od morza bałtyckiego i zobaczcie, już widzimy tutaj od 18-19 w nocy temperatury praktycznie poniżej zera. 19-20 do 21. 22 już te temperatury powolutku zaczną nam rosnąć, ale wcześniej da się ten mróz bądź te przymroski dadzą się we znaki. Tu mamy Warszawę. Warszawę przy modelu GFS, i w nocy również. W tym okresie widzimy temperatury spadające do 0 stopni Celsjusza. Oczywiście tutaj mamy wyliczenia na 2 metry wysokości, więc przy gruncie te temperatury będą po prostu niższe. No i od razu przejdźmy do tych dni, kiedy w nocy będą występowały te przymrozki. Przejrzałem różne modele numeryczne i mniej więcej wygląda to już dosyć podobnie. Zacznijmy od 17 bo te przymrozki pojawią się nad ranem 17 kwietnia. Przede wszystkim w Polsce północno-zachodniej, w Polsce południowej. W Polsce północno-zachodniej w ogóle, tak jak mówię, po przejściu tego frontu, wieczorem i w nocy może spaść deszcz ze śniegiem, więc tutaj jeszcze do tego dadzą się we znaki te opady. No i tutaj na południu te przymrozki będą występowały. Tutaj jeszcze sobie, dla ułatwienia z tej strony, Zaznaczyłem wam te miejsca, gdzie te temperatury będą najniższe. No i lecimy dalej 18 kwietnia godziny 4-5 nad ranem, przymrozki w wielu miejscach Polski, przede wszystkim Polska Centralna, południowa zachodnia, północno-zachodnia, praktycznie w wielu miejscach lokalnie do minus 4, do minus 5 stopni. Celsjusza. No, i mamy najzimniejszy na tą chwilę dzień. 19 kwietnia, godzina 4, piąta nad ranem. Od północnego wschodu, popołudniowy zachód. Od minus 4 do lokalnie, uwaga, minus 6 stopni Celsjusza. Temperatury naprawdę przy gruncie, bo to ja mówię o temperaturach przy gruncie, będą bardzo niskie. Jedynie na północnym zachodzie, troszeczkę wyższe. No, ale dzień wcześniej tam ten przymrozek również występował. 20 kwietnia to jeszcze przymrozki w Polsce, przede wszystkim północno-wschodniej, tam do minus 4, minus 5 stopni Celsjusza, ale od zachodu już powoli będzie wkraczało coraz cieplejsze powietrze. I te dni od 17 do 20 będą dniami z przymrozkami, więc jak ktoś z Was ma rośliny, to naprawdę... Naprawdę, zalecam je zabezpieczyć. Jeśli chodzi o opady śniegu, również będą występowały przede wszystkim z formacji konwekcyjnych które będą się przemieszczały, najwięcej tych formacji może przemieszczyć się w piątek 19 kwietnia przez Polskę i wtedy przede wszystkim w Polsce Północnej Pomorze, Warmia, Mazury, Północne, Podlasie, ale również Południowy Wschód lokalnie do 1 cm mokrego śniegu bądź grupy śnieżnej może spaść w górach, w tatrach, w sudetach, w Bieszczadach tego śniegu spadnie trochę więcej. Tak jak mówię, my już to z Martą zrobiliśmy. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Jak ktoś ma możliwość, niech zabezpieczy te rośliny. Po tym tygodniu już zacznie robić się cieplej, ale ten tydzień warto jakoś tutaj podziałać, żeby ochronić te swoje rośliny. Nie wiem, kto tam hoduje gandzie, mak, różne rzeczy. Trzeba to wszystko po prostu chronić, moi drodzy obserwatorzy.info. Zapraszam, żeby być na bieżąco. Zapraszam do instalacji monitora burz. Z racji tego, że już te burze się pojawiają, dzisiaj mogliście śledzić nasze poczynania właśnie w aplikacji Monitor Burz. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję.